Cześć, witam Was na kanale Smart Test. Dzisiaj kolejny raz dzięki uprzejmości marki Technisat mam okazję testować dla Was najnowszą stację pogodową tego producenta. Jest to tym razem stacja IMETEO 800. Stacja, która łączy dwie technologie, czyli klasyczną stację pogodową z aplikacją mobilną i z dostępem do danych pogodowych z internetu. Dzięki czemu... W jednym urządzeniu mamy nie tylko informacje o aktualnej temperaturze, wilgotności wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, ale mamy też dodatkowe informacje pobierane z internetu, takie jak na przykład jakość powietrza na zewnątrz, siła wiatru, temperatura odczuwalna, czy też mamy też dostęp do pogody na kolejne dni tygodnia pogody, która również jest pobierana z internetu, czyli nie jest to pogoda prognozowana. Tylko dokładne dane, jakie dostępne są w internecie. O działaniu za chwileczkę sobie powiemy, natomiast na początek, oczywiście, jak zwykle, zawartość zestawu oraz budowa i wykonanie tego urządzenia. Jak widzicie, w zestawie mamy stację pogodową, mamy czujnik zewnętrzny do pomiaru temperatury i wilgotności, oraz w zestawie jeszcze znajdziecie oczywiście instrukcje obsługi w języku polskim. Jest to Cała zawartość zestawu, natomiast jak widzicie, musicie jeszcze pobrać sobie aplikację tuja ze sklepu Google Play lub też App Store, żeby móc w pełni zarządzać tą stacją pogodową. Jeżeli chodzi o budowę i wykonanie samej stacji, to zobaczcie, jak ona się prezentuje. Jak widać, duży kolorowy wyświetlacz. Czarna obudowa. Jak widzicie, ładnie ta stacja się prezentuje. Jeżeli chodzi o jakieś elementy konstrukcyjne, na bokach tej stacji nie mamy żadnych elementów. Od góry jeden przycisk sensoryczny. No i tutaj z tyłu mamy, jak widzicie, podstawkę, na której ta stacja jest oparta, jest też miejsce do powieszenia tej stacji właśnie na ścianie no i kilka przycisków sterujących do obsługi podstawowych funkcji, takich jak na przykład regulacja podświetlenia wyświetlacza jak ustawienia czasu, zegara, budzików. Mamy też przycisk do sprawdzania historycznej temperatury najwyższej, najniższej, no i zmiana kanału nadawania czujników zewnętrznych. W tym miejscu pod tą pokrywą znajduje się miejsce na baterie. Baterie te służą do podtrzymania zasilania w razie zaniku tutaj prądu. Natomiast tradycyjnie zasilamy tą stację zasilacza, który jest w zestawie do tej stacji, on jest tutaj wpinany z boku, jest specjalne tutaj miejsce na ten przewód, tak żeby nie przeszkadzał, jeżeli chcemy tą stację sobie gdzieś zawiesić na ścianie, tak więc jak widzicie, wszystko dobrze przemyślane jeżeli chodzi o baterie, to są dwie baterie typu 3xA, czyli te klasyczne paduszki, baterii oczywiście nie ma w zestawie, więc musicie o tym również pamiętać no i teraz przejdźmy do czujnika zewnętrznego Czujnik w tej wersji premium, czyli wersji z wyświetlaczem, na którym możemy sobie odczytywać zarówno temperaturę, jak też wilgotność powietrza. Więc, jeżeli taki czujnik jest umieszczony gdzieś na zewnątrz domu i na przykład gdzieś przechodzimy koło niego, to możemy sobie tą temperaturę na nim odczytać. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, szczególnie dla osób, które mają domy, ogród gdzie taki czujnik możecie zamontować, w takim miejscu, gdzie często przebywacie i możecie sobie też tą temperaturę sprawdzać. Czujnik jest zasilany tym razem z dwóch baterii typu 2xA, czyli klasycznych paluszków. Tych baterii również nie ma w zestawie, więc musicie sobie je dokupić. I teraz, jeżeli chodzi o tutaj przyciski wewnątrz tego czujnika, które pewnie już zauważyliście, to klasycznie pierwszy przycisk zmienia nam temperaturę ze stopni Celsjusza na Fahrenheita. Natomiast drugi wysyła ręcznie informacje o temperaturze do stacji tutaj naszej pogodowej. Oczywiście czujnik wysyła taką informację automatycznie co jedną minutę. Natomiast jeżeli potrzebujecie wysłać to ręcznie, to możecie za pomocą tego przycisku. Czujnik jest jak widać trzykanałowy. Co to oznacza? Oznacza to, że możemy go ustawić na trzech częstotliwościach i też stacja pogodowa obsługuje trzy czujniki, więc jeżeli potrzebujecie Więcej pomiarów, na przykład z kilku miejsc, to możecie dokupić dwa dodatkowe takie czujniki, ustawić je każdy na innym kanale, i następnie na stacji pogodowej będziecie mogli sobie sprawdzać temperaturę z każdego z tych czujników. Tyle, jeżeli chodzi o te czujniki. Teraz przejdźmy sobie do samej stacji pomiarowej. Stacja jest tylko uruchomiona, nie jest w tym momencie sparowana z telefonem, bo chciałem wam pokazać. Jakie informacje otrzymacie właśnie bez konieczności parowania, czyli jeżeli będziecie chcieli korzystać z samej stacji? I teraz, jak widzicie, jest pomiar temperatury wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Jak widzicie, te temperatury są bardzo zbliżone z tego czujnika. Więc, jeżeli chodzi o dokładność pomiarów tej stacji, to wydaje mi się, że będzie tutaj całkiem nieźle. Te różnice wynikają, tutaj już kilka razy ten temat był poruszany, jeżeli chodzi o stacje pogodowe. Z tego, że oczywiście stacja wydziela jakieś tam delikatne ciepło, jeżeli chodzi o właśnie wyświetlacz, zasilanie, dlatego te wartości mogą się minimalnie różnić. Natomiast zauważcie, że te różnice są na poziomie około 0,2 stopnia Celsjusza, tutaj nieco większa, jeżeli chodzi o wilgotność. Natomiast wszystko jest to w ramach błędu statystycznego. Na plus na pewno właśnie ta duża dokładność do 1, 10 stopnia Celsjusza. No i teraz zobaczcie. U góry mamy oczywiście po pierwsze godzinę. Godzinę możemy ustawić sobie ręcznie lub też powinna nam się ustawić, zsynchronizować z aplikacji mobilnej. To sobie za chwileczkę spróbujemy zrobić. Mamy kalendarz, czyli mamy dni tygodnia. Tutaj akurat on jeszcze nie jest ustawiony, więc mamy tutaj niedzielę 1 stycznia. Natomiast, jak widzicie, te pierwsze litery są w języku polskim, ponieważ stacja właśnie obsługuje polski kalendarz. To jest na pewno na plus. Mamy fazę księżyca. To oczywiście już jest ustawione automatycznie na podstawie daty i to działa oczywiście bez dostępu do internetu. Yy, następnie, co możemy sobie tutaj zobaczyć? Yy, możemy oczywiście sprawdzić sobie najniższą i najwyższą zarejestrowaną temperaturę. To jest ten przycisk max minus i teraz widzicie najwyższe temperatury i wilgotności i najniższe temperatury i wilgotności zarejestrowane przez stację. Co możemy zrobić jeszcze bez aplikacji? Możemy tutaj, jak widzicie, zmienić kanał z czujników. Teraz mamy jeden czujnik, co prawda, ale jeżeli byłoby właśnie trzy czujniki, to możemy sprawdzić temperaturę na czujniku drugim lub na czujniku trzecim. Możemy też ustawić tutaj pętlę, czyli będzie się co kilka sekund stacja przełączała pomiędzy pierwszym, drugim, a trzecim tutaj czujnikiem, lub po prostu ustawić na stałe ten czujnik pierwszy, tak jak w naszym przypadku. Jak widzicie, wszystkie pozostałe funkcje w tym momencie są nieaktywne, czyli pozostałe dane, takie jak na przykład schody, zachody słońca, temperatura odczuwalna, poziom zanieczyszczenia pyłków PM2,5, tutaj też ogólny stan powietrza, czy też stan UV, to wszystko będzie pobierane z internetu, podobnie jak też siła wiatru, kierunek wiatru. No i też ta pogoda na 4 najbliższe dni również będzie pobierana już. Z internetu. Jedyne co mogę Wam jeszcze pokazać, jeżeli chodzi o samą stację, to, to właśnie ustawienia y, godziny, ustawienia budzików. Przytrzymujemy przecież ustawień i po pierwsze ustawiamy sobie stopnie, czy mają być słysza Fahrenheit. Następnie mamy tutaj wybór czasu 24 godziny czy 12. Ustawiamy godzinę, y, minuty. Następnie możemy ustawić dni, tygodnia, właśnie język wyświetlania y, tego OSD. Tutaj wszędzie jak widzicie, mamy już ikonkę łączności Wi-Fi czyli stacja czeka na połączenie z naszym telefonem. No i to są chyba wszystkie takie najważniejsze ustawienia. Przechodzimy teraz do aplikacji Tuya Smart. Ja tą aplikację mam już pobraną, ponieważ już kilka moich urządzeń korzysta z tej aplikacji. Natomiast jeżeli wy pierwszy raz ją instalujecie, to pobieracie ją ze sklepu Google Play lub też App Store. Jak widzicie, po uruchomieniu aplikacji od razu nowe urządzenie mi się pojawiło do dodania. Natomiast, jeżeli nie będziecie mieć takiego komunikatu, to klikacie tutaj plus w górnym rogu, dodaj urządzenie i również to urządzenie Wam się wyszuka. Może tak się zdarzyć, że aplikacja nie będzie w stanie od razu wyszukać Wam urządzenia, więc jest jeszcze jedna droga, a mianowicie przytrzymujecie przez 3 sekundy ten przycisk strzałki w dół na stacji pogodowej i wówczas już bez problemu. Ta stacja powinna być wyszukana, natomiast w większości przypadków będzie to tak jak w moim przypadku, czyli od razu mogę dodać sobie nowe urządzenie. Pierwsze co musimy zrobić, to oczywiście musimy wybrać naszą sieć Wi-Fi. Pamiętajcie, że wybieramy sieci w paśmie 2,4 GHz, a nie 5 GHz. Następnie klikamy dalej i teraz następuje już łączenie naszej stacji pogodowej z Internetem, konfiguracja z aplikacją. Jak widzicie, trwało to bardzo krótko. Klikamy Zakończ. No i zobaczmy. Tak naprawdę to urządzenie już powinno się pojawić w naszej aplikacji. I jak widzicie, od razu też zaktualizowały się dane w samej stacji pogodowej. Czyli, jak widzicie, mamy tutaj temperaturę zewnętrzną, ale z internetu. Temperaturę wewnętrzną, która jest tutaj pobierana z naszej stacji wewnętrznej pogodowej. I mamy też temperaturę, która jest pobierana z czujnika, właśnie tego zewnętrznego, który na razie znajduje się koło mnie, ale docelowo znajdzie się na zewnątrz budynku. No i teraz zobaczmy, od razu na naszej stacji pogodowej uzupełniły się takie dane jak godzina wschodu i zachodu słońca aktualna godzina zmienił też się, zobaczcie, od razu dzień tygodnia, miesiąc czyli zmieniła się data. Widzimy, że jest wtorek, też tutaj są polskie opisy. Fazy księżyca tutaj również nam się zmieniły. Widzimy teraz prognozowaną najwyższą i najniższą temperaturę. Widzimy też prognozę pogody na najbliższe dni. Oczywiście jest to taka prognoza tylko w formie tych chmurek. Opisy, co dane chmury oznaczają, znajdziecie oczywiście w instrukcji obsługi. Tutaj dokładnie jest to wszystko. Rozpisane. Co dalej? Mamy ciśnienie atmosferyczne, ono również jest pobierane z internetu. Mamy też informacje o jakości powietrza i mamy też informacje na temat pyłów zawieszonych PN2,5. W mojej okolicy jest to tutaj, jak widzicie, 20 jednostek na metr sześcienny. Poziom UV jest 0, ponieważ mamy tutaj już wieczór. I mamy też informacje na temat prędkości wiatru 7,5 km na godzinę. Jest też tutaj pokazany kierunek, z jakiego ten wiatr wieje. I mamy też temperaturę odczuwalną, która jest również pobierana z internetu. Tak więc, jak widzicie, mamy bardzo dużo informacji w tej stacji pogodowej, i są to informacje, które są bardzo wiarygodne, ponieważ mamy właśnie połączenie. Pomiarów tradycyjnych z czujników stacji pogodowej i czujnika zewnętrznego z danymi z internetu. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o te informacje na stacji pogodowej. Teraz jeszcze zobaczmy szybko, co możemy zrobić w aplikacji mobilnej. Tutaj już widzieliście te temperatury, więc teraz sobie przejdźmy jeszcze do zakładki z ustawieniami. I jak widzicie, możemy też sobie ustawić te wszystkie rzeczy, które wam pokazałem tutaj ręcznie w stacji pogodowej. Możemy to zrobić. Bezpośrednio z aplikacji, czyli ustawić sobie format czasu, format daty, następnie jednostki temperatury, jednostki barometryczne, jednostki prędkości wiatru, ustawienie podświetlenia i głośne ustawienia. Czyli zobaczcie, jeżeli jak chcemy z pozycji aplikacji zmienić podświetlenie tej naszej stacji, załóżmy, że będzie to niskie, potwierdzamy, i jak widzicie podświetlenie nam się zmieniło. Oczywiście możemy też ustawić tryb nocny, gdzie mamy automat. U góry stacji jest czujnik światła, więc stacja sobie reguluje też automatycznie ten poziom oświetlenia i na przykład w nocy go będzie zmniejszała. I co możemy zrobić jeszcze? Ustawienia alarmów. Jak widać, mamy cztery aż budziki, które możemy sobie zaprogramować w tej stacji, i o czterech różnych godzinach możemy sobie taki alarm uruchomić. Alarm oczywiście z funkcją dżemki. Przycisk dżemki tutaj sensoryczny od góry. Ten przycisk spełni też rolę przycisku do regulacji podświetlenia. Jeżeli jesteśmy w trybie bateryjnym, stacja nam się wygasza co 15 sekund i musimy ją wybudzić ręcznie za pomocą właśnie tego przycisku, który jest też przyciskiem dżemki. Oprócz tych ustawień i podlądu temperatury w czasie rzeczywistym, z dowolnego tak naprawdę miejsca na świecie mamy też możliwość analizowania wykresów i tutaj w tych wykresach mamy temperatura wewnątrz pomieszczeń maksymalna, minimalna to wszystko będzie nam się tutaj rysowało w kolejnych dniach, tygodniach, miesiącach na przykład pomiar wilgotności w pomieszczeniach, pomiar temperatury z czujnika pierwszego wilgotności z czujnika pierwszego i podobnie dla czujnika drugiego, trzeciego jeżeli byśmy mieli takie czujniki podłączone. Więc dzięki tej aplikacji możemy też śledzić zmiany temperatury i wilgotności, zarówno w pomieszczeniu, jak też na zewnątrz. I to by były takie najważniejsze informacje odnośnie działania aplikacji, odnośnie działania stacji pogodowej, synchronizacji danych, pobierania informacji. Tak więc, jak widzicie, stacja bardzo zaawansowana. No i myślę, że w obecnych czasach jest to dobry kierunek, czyli łączenie danych z czujników stacjonarnych z danymi pobieranymi z internetu. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania odnośnie tej stacji, to piszcie w komentarzach. Jeszcze przez kilka dni będę miał możliwość sprawdzania, testowania tej stacji. Ja ze swojej strony oczywiście ja zwykle proszę was o łapki w górę, o subskrypcję kanału. No i jak zwykle zapraszam Was do kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!